Yo, siema, cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj zrobimy sobie w Gatsbym, zrobimy sobie takie oto wyjeżdżające menu, czyli taką nawigację, którą robiłem w takim normalnym JavaScriptie i CSS-ie. Można to tak nazwać, w takim stricte, no po prostu zwykłym kodzie. A dzisiaj zrobimy sobie to w Gatsbym i to będzie wyglądać właśnie w ten sposób. Mój głos może troszeczkę się różnić, ponieważ mam katar. Koronawirus mnie jeszcze nie dopadł, ale no katar siedzi. Ważna sprawa, nie udało mi się wymienić klawiatury. Dalej mam na niebieskich przełącznikach, dlatego będzie ją słychać. Tak jak teraz to słyszycie, ale postaram się wycinać to, kiedy piszę i po prostu będę najpierw mówił, a potem będę pisał, żeby wam to wyciąć. I tak mniej więcej to zrobimy. Okej, a więc pierwsze, co musimy zrobić, to po prostu musimy sobie zainstalować naszego Gatsby'ego, czyli nasz ten nawet taki pakiet instalacyjny, który stworzy nam przykładową i podstawową stronę w Gatsby'im. Pierwsze, co robimy, to odpalamy sobie terminal i wpisujemy npm install flagą g Gatsby CLI. W sumie teraz mi się wydaje, że mogę wam po prostu zrobić to, że będę jakąś muzyczkę puszczał, a to jak piszę, będę po prostu wyrzucał. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Okej, dobra, jak Gatsby się zainstalowało, to teraz trzeba zainstalować ten nasz pakiet instalacyjny. Ogólnie zasada jest taka, że robimy to przez Gatsby new i nazwa naszego projektu. Ja mam już stworzony folder, dlatego możemy użyć Gatsby new i kropka. Kropka spowoduje, że utworzy nam ten nowy projekt w tym pliku, w tym folderze, w którym jesteśmy. Trochę to trwa, także mam nadzieję, że jakoś to przetrwacie. Oczywiście ja to wam wytnę i widzimy się już w kodzie. Jak widzicie, w momencie, kiedy wam się to zainstalowało, macie tutaj szereg plików oraz oczywiście folderów. Wyczyśćmy sobie to, co oferuje nam Gatsby, aby zrobić sobie taką podstawową templatkę pod to, co będziemy my robić. Na pewno sobie usuwam folder images, ponieważ nie będzie mi to w ogóle potrzebne. W folderze pages zostawiam tylko stronę index.js. No i prawda jest taka, że komponenty usuwam wszystkie, ale folder mi jest potrzebny, więc po prostu zrobimy to w ten sposób, że usunę wszystkie pliki po kolei. I teraz tak, generalnie Gatsby config będzie nam się czepiać o to, że tutaj nie wykrywa nam tego manifestu i nie wykrywa nam tego zdjęcia, co nie? W sensie tego folderu. Więc tak, pierwsze co musimy zrobić, to możemy sobie to po prostu usunąć. Możemy sobie zostawić to w ten sposób. I też oczywiście będzie działać. Nie wykryje nam tego folderu SR Images, dlatego możemy sobie w sobie go zrobić. Niech on po prostu będzie. I teraz co musimy jeszcze zrobić, to w naszym index.js sobie to uporządkować. Tutaj zwracamy sobie po prostu stronę główna i usuwamy wszystkie te nasze importy. Okej, teraz żeby sprawdzić, czy to działa, to po prostu odpalamy Gatsby Develop w naszej stronie. W sensie w naszej konsoli. Czekamy chwilę, aż Gatsby Develop się uruchomi i otrzymujemy widok naszej strony. Taki można powiedzieć w trybie live. Na localhoście o porcie 8000. Tutaj w konsoli pojawia nam się informacja, że możemy zobaczyć to na naszym porcie 8000, dlatego kopiujemy to oraz klejemy w naszą przeglądarkę. I jak widzicie, wyświetliło nam się tutaj to, co mamy na ekranie, czyli strona główna. Lećmy sobie dalej z tym i my będziemy potrzebować, żeby stworzyć żeby stworzyć to nasze menu hamburger, będziemy potrzebować, nie wiem, załóżmy, powiedzmy sobie, możemy to nazwać jako jeden komponent i będzie ten komponent nazywał się po prostu, może dajemy nav. W ten sposób tworzymy plik o nazwie nav.js w folderze components. Następnie możemy sobie skopiować tą całą regułkę z indeksu, wkleić ją i tylko pozmieniać nazwy. Następnie co warto byłoby zrobić, to po prostu ten nav załączyć sobie już do naszej strony głównej. Tak więc możemy sobie to zrobić poprzez import. Import nav from. I tutaj oczywiście chodzi o nasze komponenty, czyli komponent. A czy najpierw cofamy się o jeden wstecz, o jeden folder wstecz, czyli dwie kropki, slash components, slash nav. Ok, i jak to załączyliśmy, to możemy po prostu ten nav wywołać. W tym momencie popełniłem błąd, ponieważ ten JSX kuruje nam się o to, że nasza ta funkcja index page musi zwracać jeden element, a tutaj tak jakby zwracamy dwa. Żeby temu zapobiec, po prostu możemy sobie stworzyć taki pusty element, który nam to oplecie. Ale z drugiej strony też nie jest to potrzebne, ponieważ my tą stronę główną już wyrzucimy, ponieważ w tym odcinku będziemy skupiać się tylko na tym naszym navie. W index page to tyle, teraz będziemy sobie wszystko stylować w nav.js. Pierwsza podstawowa sprawa, jaką musimy zrobić, to zaimplementować sobie style component do naszego projektu. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie na stronę Gatsby lub wpisujemy w Google style component z Gatsby. Klikamy pierwszy link lub ten drugi, bardziej ten drugi. I co musimy zrobić, to musimy sobie po prostu ten pierwszy, tam jest to bardziej rozpisane. Ok, co musimy zrobić, to musimy sobie zainstalować ten link, ten pierwszy link musimy sobie zainstalować. Ja sobie odpalę kolejny terminal i to w tym momencie będzie mi się instalować, a w tym czasie możemy sobie dodać ten nasz Gatsby Styled Component plugin, bo oczywiście musicie go dodać do naszego Gatsby config. Dodajcie go obojętnie, gdzie chcecie, może to być za Sharpem, gdziekolwiek. Co jeszcze warto, żeby tutaj zobaczyć, bo będziemy tego potrzebować, to będzie Create Global Style. Ponieważ ja chciałbym sobie, a to w sumie zaraz wam pokażę, o co chodzi, ale na pewno sobie to skopiuję, ponieważ to mi się przyda. Ustawię sobie to w moim nav, ale na razie nie będziemy z tego korzystać. To sobie tak zamkniemy, przejdźmy sobie teraz do naszego projektu. Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście stworzymy sobie tego naszego nava. A więc zaczynamy od const
Nazywamy sobie to poprzez NAV i będziemy sterować nasze NAV, czyli odwołujemy się do naszego NAV. Ja chciałbym, żeby miało szerokość tak 300 pikseli i wysokość tak całe okno naszej przeglądarki. Czyli width 300 pikseli i height 100 VH. Coś tu już nam się czepia, o co się czepia. Aha, NAV jest, że zadeklarowaliśmy już sobie NAV, dlatego teraz tego nie możemy zrobić. Zapomniałem o nazewnictwie, generalnie zwykle używam stylet NAV. Po prostu przed każdym mój element dodaję stylet i w sumie na tym to się skupia. Teraz, żeby to tak jakby zrobić, żeby to nam działało, to jeszcze musimy sobie ten nasz stylet zaimplementować z naszego Style Components. Także importujemy sobie stylet tutaj po przecinku. Jak widzicie, to na razie działa, ale jeszcze nigdzie tego nie załączyliśmy. Ten nasz NAV będzie miał background, taki, można powiedzieć, taki brązowawy. W sumie nie wiem, jak to nazwać, nawet nie wiem, jakim monitorze wy to widzicie. U mnie to wygląda zupełnie inaczej, ponieważ mam przestrzeń barw troszeczkę zmienioną. I te kolory troszeczkę się różnią na innych monitorach. Generalnie ten mój NAV będzie miał taki kolor i umieścimy go sobie tutaj w tym pliku. Tworzymy sobie taki niewidoczny element oraz zaimplementujemy sobie nasze stylet NAV. Ok, jak widzicie na ekranie, to nam działa, tylko mamy tutaj te niepotrzebne marginesy. A więc ten nasz reset stylów tak jakby nie działa, kiedy robimy to w takim normalnym CSS-ie, dołączamy sobie po prostu plik z resetem stylów CSS. W Gatsby możemy i w Style Components możemy to zrobić poprzez Create Global Style. Jak to zrobić? Tworzymy sobie po prostu kolejną zmienną, nazywacie ją jak chcecie i odwołujecie się do funkcji create global style, czyli create, i tutaj już załączacie potrzebne wam pliki, potrzebne wam instrukcje. Na przykład ja mogę sobie zawsze zrobić, że dla moich wszystkich elementów margin i padding będzie na 0 oraz box sizing będzie na border box. Co jeszcze chciałbym zrobić, to chciałbym, aby moje body miało też inny background. I teraz, żeby te style nam działały, musimy sobie tą funkcję, tą zmienną tak jakby zaimplementować na samej górze naszego projektu i w ten oto sposób, widzicie, nam to działa. W ten sposób mamy tak jakby to zrobione. Teraz fajnie by było ten NAV sobie wysunąć żeby tego nie było widać, ponieważ bazowo nie chcemy, żeby to było widać. Ja do mojego stylet NAV będę sobie przekazywał taki props, którego jeszcze nie ma, ale potem po prostu go zrobimy. I ten props będzie nazywał się show NAV. I ten show NAV będzie przyjmował wartość takiej zmiennej, której też jeszcze nie ma, będzie to menu. Na razie strona nam się wysypie, ponieważ tego nie mamy, ale zaraz to naprawimy. Musimy sobie teraz tak jakby przekształcić naszą funkcję wyjściową NAV. Tak jakby nie wiem, czy wiecie, ale już powinniście to wiedzieć na tym etapie, jeśli tu jesteście, że nawiasy takie okrągłe od razu sprawiają, że zwracamy coś. Tak jakby nawiasy okrągłe zastępują nam słowo return. My tego na razie nie chcemy, ponieważ tu chcemy sobie coś zadeklarować, jeszcze jakąś funkcję zmienną czy cokolwiek. Jeżeli to nam coś od razu zwraca, to nie możemy tego zrobić. Także tu zamieniamy sobie na nawiasy klamrowe. Następnie używamy słowa kluczowego return. Tak jakby w tym momencie wróciliśmy do punktu wyjścia to, co mieliśmy przed przekształceniem. Teraz to chciałbym zrobić, to chciałbym sobie zaimportować z mojego Reacta pewien hook, który nazywa się useState. Tak generalnie będziemy operować na state'cie i ten state będzie nam tak jakby dawał możliwość do zmiany tego menu. Do wysuwania tego menu. To konstruuję sobie nowego consta, z którego wyrzucam sobie moje menu, czyli tą moją zmienną, i funkcję, która będzie to menu tak jakby zmieniać, czyli show now. Albo może to być nawet show menu. Generalnie show menu, ponieważ tutaj przekazuję propsa, więc to nie jest to samo co tu. Także nazwijmy to show menu. Następnie używam na tym use state i moja ta zmienna menu na początek będzie przyjmować wartość false. I w ten sposób mamy tutaj to zdefiniowane, tutaj jest literówka, bo to powinno być menu, a nie manu. Jak widzicie, to nam działa. I teraz chciałbym, żeby to na początku było, żeby to nam wyjechało poza ekran naszej przeglądarki. Jak to zrobić? Generalnie w Style Component możecie sobie przyjmować propsy. Czyli przekazałem sobie tutaj propsa show nav i teraz chciałbym się do niego odwołać w moim stylet nav. Jak to zrobić? Generalnie wysuwając to w lewo, chciałbym to zrobić za pomocą transform translate x, ponieważ jest to najbardziej optymalne i tak jakby nie blokuje wam strony, animacje działają płynnie. Dlatego odwołujemy się do naszego transform i w tym momencie robicie taki myk. Używacie dolara, a potem nawiasów klamurowych. Tak jakby teraz możecie się odwoływać do pewnych rzeczy. Następnie to coś przyjmuje callback, tak jakby, czyli funkcję, która przyjmuje parametry jako wasze props. Ja sobie tego mojego propsa od razu, kurczę, słowo mi teraz uciekło. Nie dekrementuję, tylko destrukturyzacja. Okej, destruktuję. Nie wiem, czy dobrze to odmieniam, pewnie źle to odmieniam. Bo normalnie powinniście się odwołać do tego poprzez props.
i teraz będzie to show now. Show now. Tak jakby teraz odwołaliśmy się do tego propsa, jaki tutaj przekazujemy. Ale możecie to zdestrukturyzować i zrobić to poprzez użyć tutaj nawiasów jeszcze klamrowych i użyć show now. W tym momencie po prostu już sobie wyjmujecie wasze show now, show now. Kurde, nie chcę się tego wymawiać, po prostu waszego propsa i nie musicie potem odwoływać się za każdym razem poprzez props. Ta nazwa, tylko wystarczy teraz, że będziecie po prostu odwoływać się przez tą nazwę. I skoro to jest funkcja, to ta funkcja musi być, tak jak widzicie, strzałkowa i coś musi zwracać. Kiedy zwraca ten argument i ten argument równa się true, to chciałbym, żeby moje translate miało 0 pikseli, czyli kiedy będzie true, tak jakby to nasze nav będzie w tym miejscu, w którym jest teraz. Natomiast w innym przypadku, to nasze translate, przekopiuję to sobie, będzie na minus 300 pikseli. Ok, i teraz widzicie, to nam znikło. Dlaczego? Ponieważ to jest ustawione na false. Dlatego nam to znika. Tutaj musimy pamiętać o średniku. Teraz patrzcie, zmienimy sobie to na true. Teraz to będzie pokazane. Ok, także wróćmy do tego, że to będzie false. Teraz to jeszcze musimy pamiętać, to żeby sobie to zanimować. Na razie nie będzie tego widać, ale chciałbym to generalnie animować, żeby to nasze nav wysuwało się bardzo powoli. Dlatego używamy transition oraz odwołujemy się do transform oraz ustawiamy to na 250 milisekund. I już animacja wedle upodobania, u mnie to będzie easy in out. Ok, jeżeli chodzi o naszą nawigację, czyli ten box, to właśnie będzie tylko i wyłącznie tyle. Teraz czas na nasz hamburger baton. Do tego będziemy potrzebować trzech elementów. Pierwszy to hamburger, ten tak jakby zwykły baton. Tworzę sobie zmienną, oczywiście nazywam to styled hamburger. Odwołuję się do mojego baton. I teraz w tym moim styled baton będzie generalnie bardzo dużo instrukcji, ale pewnie większość z nich już znacie. Na pewno będzie position absolute. Będzie także top 5 pikseli, left pikseli. Generalnie chciałbym, żeby to było lekko odsunięte od naszej lewej krawędzi ekranu. Następnie padding będzie na 10 pikseli, po prostu żeby to tak lekko wypełnić. Display musi być ustawiony na inny blok, znaczy ogólnie nie musi, możecie to robić na kilka sposobów, ja generalnie wybieram ten. Następnie co chciałbym zrobić, to ustawić kursor na pointer i oczywiście background color na transparent, żeby to było tak jakby prześwitujące, żeby nic nie było widać. Następnie co musimy zrobić, to pozbyć się bazowego bordera, czyli border 0. Hamburger zawsze będzie na wierzchu, zawsze będzie na tak jakby najbardziej wysuniętym do nas elementem na naszej stronie, dlatego chciałbym mu nadać z-index, żeby nie było żadnych problemów. W tym momencie nic nie widać, ponieważ tu ogólnie nic nie widać. To po prostu jest taki nasz blok, który będziemy sobie pozycjonować. Możemy to sobie wywołać w naszej głównej funkcji nav. Jak widzicie, nic tam się nie pokaże, ale tutaj mniej więcej gdzieś to jest. Ok, następnie co musimy zrobić, to musimy sobie zrobić hamburger box. Ten element będzie generalnie naszym spanem, ale on będzie zabierał mało informacji. Musi mieć width na 24 piksele i height na 20 pikseli. Następnie też musi mieć inny block oraz position relative, ponieważ wszystkie elementy, czyli te czarne paski, będziemy pozycjonować względem tego elementu. No i teraz te wszystkie trzy elementy, to będzie nasz ostatni tak jakby element, będzie to hamburger inner. Na razie sobie zaimplementujemy ten hamburger box. Ok, i tutaj będzie w środku hamburger inner. Teraz sobie musimy ten hamburger inner stworzyć poprzez consta kolejnego. To też będzie span i tutaj też będzie troszeczkę więcej elementów. Ogólnie będzie miał width 100%, czyli będzie miał całą szerokość tego elementu, którego zdefiniowaliśmy u góry. Height 3 piksele, czyli ten nasz pasek czarny będzie miał po prostu 3 piksele. Cały ten nasz element musi mieć position absolute, ponieważ będziemy starać się go wypozycjonować na środku. I teraz jak wypozycjonować go na środku? Używam left 0 oraz top 50%. Ale żeby on był na środku, to jeszcze musimy odjąć tą całą wysokość tego elementu. Tak jakby połowę wysokości tego elementu. Dlatego używamy transform. I tak jakby cofamy w górę te 50% wysokości naszego elementu. Ok, i tyle jeśli chodzi o ten pierwszy pasek. I ten pasek powinien już być widoczny. A nie, sorry, jeszcze nie powinien być widoczny, zaraz będzie widoczny. Kolejna sprawa jest taka, że oczywiście do naszego styled hamburger, czyli tego pierwszego elementu, tutaj tego, będziemy sobie przekazywać znowu propsa, który też będzie zależny od tego menu. Tutaj możemy sobie nazwać tego propsa hamburger. Ale tego samego propsa będziemy też przekazywać do naszego hamburger inner. I teraz, wracając do naszego styled hamburger, czyli na samą górę, chciałbym sobie coś tutaj zrobić. Ta rzecz będzie bardzo prosta. Albo dobra, to zrobimy potem, bo na razie i tak tego nie będzie widać. Teraz sobie przejdźmy dalej. Generalnie mój stylet inner nie ma background color. Chciałbym mu je nadać. Generalnie nasze background color znowu będzie ustalane poprzez tego propsa menu. Także robimy to samo co u góry. Tylko tutaj rest, tak jakby używamy nie, tam było u góry było show nav, tylko tutaj ten props nazywa się inaczej. Tutaj ten props nazywa się hamburger. Także używamy sobie hamburger, callback, czyli funkcja. I teraz tak, jeśli hamburger, to ustaw moje background color na transparent, czyli jeśli jest true, to po prostu ma być niewidoczny, a jeśli jest false, czyli tak jakby w tym momencie, to miał mieć kolor taki szary. Ok, widzicie? I teraz pierwsza kreska nam się pojawiła. Teraz jak zrobić resztę tych kresek? Co jeszcze fajnie by było zrobić, to sobie tak jakby animować nasze background color, zróbmy to poprzez też transition. Tutaj dajemy tak, żeby to szybciej się animowało, czyli jakieś 100 milisekund.
I też daje easy in out. Ok, i teraz te dwa paski, tak jakby ten górny i ten dolny, to będzie nasze after i before. Czyli te pseudo elementy w CSS-ie. A więc otworzę sobie after i tworzę sobie before. W styled components generalnie możemy to robić tak jak w CSS-ie, czyli nie musimy sobie tworzyć kolejnej zmiennej i tworzyć tam before, tylko po prostu odwołujemy się w środku do tego elementu i po prostu używamy ampersanta dwóch dwukropków oraz piszemy słowo kluczowe before lub after. Oba te elementy muszą mieć content jakby ustawiony na wartość, na pusty ciąg znaku. Muszą być ustawione zawsze po lewej stronie elementu, czyli left na 0. Mają mieć wysokość oraz szerokość, w sensie wysokość na 3 piksele, tak samo jak ten środkowy, oraz szerokość na 100% całego naszego elementu. Wiadomo, musimy tutaj jeszcze ustawić position absolute. Tak samo background też musimy sobie tutaj ustawić na taki szary. I teraz tak, nasze after będzie ustawione 8 pikseli od góry. Teraz możemy sobie to wszystko skopiować, przekopiować do dołu i tylko zmienić wartość, jaką ma być odsunięty ten element od góry. Tutaj before będzie ustawiony na minus 8. Teraz użyjemy sobie tej funkcji show menu, która będzie nam zmieniać wartość w tym menu, tą false będzie nam zmieniać na true poprzez kliknięcie. Jak to zrobić? Generalnie możemy sobie w Gatsby, tak samo jak w Reakcie, używać takich opcji jak onClick, czyli eventu. Dlatego ustawiamy sobie onClick na nasz hamburger. Generalnie ma strukturę jak props, ale tutaj możecie tak jakby stworzyć funkcję, czyli callback. Callback, czyli funkcję, sorry, myli mi się to. I tutaj tak jakby wywołujecie sobie tą funkcję show menu, tylko jako element zwracający po prostu dajecie wykrzyknik menu. Co wam to powoduje? Powoduje wam to, że jeżeli wasze menu ma true, to jest false. Jeżeli ma false, to ma true. Tylko że w tym momencie tak naprawdę nic tam to nie zmieni, ponieważ to nasze menu jest przekazywane tylko do naszego show nav, do naszego nav, do naszej nawigacji i do hamburger inner. Ale w naszym hamburger inner tak naprawdę zmieniany jest tylko jeden background, a w naszym nav zmieniany jest po prostu, no nav działa tak jak powinno. Także klikając teraz na nasze menu, pokaże się tylko to nav oraz tak jakby ukryje się ten środkowy element. I to jest tak naprawdę teraz poprawne działanie, ponieważ to chcieliśmy uzyskać. Teraz co musimy zrobić, to animować ten after i before, tak żeby się fajnie przekształcały. I teraz jak to zrobić? No tak samo generalnie jak resztę elementów, czyli używając tego naszego propsa i po prostu zmieniać wartości. Ja sobie tutaj to przekopiuję, ponieważ to jest za długo do pisania, a będzie słychać moją klawiaturę, także no troszeczkę mi to nie pasuje i po prostu wytłumaczę wam, o co chodzi. Ogólnie w naszym after po prostu odwołujecie się do waszego propsa hamburger, czyli tego tutaj, co przekazujecie. Jeżeli hamburger ma wartość true, to wasze translate, to po prostu sobie to rotujecie oraz zwiększacie do góry o te 8 pikseli i teraz to wygląda w ten sposób, tak jak widzicie na ekranie. Jeżeli jest normalnie, to po prostu to translate 0 i rotate jest równe 0. Jeżeli jest true, to po prostu, sorry, jeżeli jest false, to wasze translate y oraz rotate jest na 0, czyli tak jak powinno być. To samo zrobimy sobie tutaj w beforze i before jest dokładnie taki sam, tylko zamiast wartości ujemnych ma wartości dodatnie, czyli ma translate na 8 pikseli oraz rotate na 135 stopni. Tutaj są na minusie. I teraz widzicie, jest to ustawione tak, jak być powinno. I teraz jak to animować? No animujemy to też w taki sam sposób jak wszędzie u góry, czyli poprzez transition. Ja sobie tutaj to też mogę skopiować, ponieważ jest to banalnie proste oraz tego używaliśmy. Czyli transition, transform, 250 milisekund, easy in out. I to samo możemy sobie zrobić u dołu. I teraz jak sobie to zrefreshujemy, to klikając na to, to zrobi się tak jak animowane, tak jak powinno być. Ja tutaj robiłem jeszcze jedną animację, którą widzieliście na początku chyba filmu. Tak mi się wydaje, że widzieliście. Była ta animacja spowodowana tutaj stylet hamburger i to było ustawione w ten sposób, że tutaj już wam, czekajcie, tutaj zrobię, po prostu to przekopiuję, ponieważ też jest to takie łatwe, tak jak było, tak jak wcześniej. Czyli dzięki mojemu propsowi hamburger, jeżeli hamburger jest na true, to translate jest 0,0, ale jeżeli jest na false, to moje translate jest na 20 pikseli, 20 pikseli. I teraz w momencie, kiedy odświeżymy sobie stronę, nasz przycisk znajduje się tu w tym momencie, ale jak naciśniemy, to jest tam u góry. No i teraz fajnie przydałoby się to animować, czyli tak samo to robimy. Odwołujemy się tu przez transition, transform, 250 milisekund oraz easy in out. Teraz odświeżymy sobie stronę, widzicie, to nam się animuje w ten sposób. Możecie się tym bawić, możecie zmieniać jak chcecie. Generalnie dowolność u was, cokolwiek wolicie. Słuchajcie, w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Postaram się więcej dodawać z Gatsby'ego, ponieważ jest to taki mój nowy konik i troszeczkę się tego uczę. Pomijając fakt, że Reacta skończyłem naukę na Reduxie, a powinienem chyba to ogarnąć, ale za bardzo mi się nie chciało, także przeszedłem sobie do Gatsby'ego i Gatsby mi się troszeczkę bardziej podoba. Troszeczkę dla mnie takie jest troszeczkę łatwiejszy, według mnie. Łatwiej się go nauczyć, plus daje takie możliwości, które mi się przydają. Na przykład mogę postawić łatwego bloga, w sensie mogę postawić fajnego bloga z taką większą łatwością, niż jakbym miał to robić z PHP-em i z czymkolwiek innym, albo z WordPressem, którego w ogóle nie ogarniam. No, także w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej i do zobaczenia.